Pokaż. Poczekaj. Wszystko widać. Pięknie. Witamy ponownie. Kolejny dzień, piękna pogoda, znów w Amorbach. Zaczynamy tutaj na polu po kukurydzy. Plan wstępny jest taki, że pochodzimy sobie tutaj, a jak się troszeczkę ociepli, słońce stanie, wejdzie wyżej, wtedy ta rosa z tej łąki tam się ulotni i będzie można sobie tam przejść na drugą stronę. Ewentualnie tam co to za ten zagajnik. Tam też jest łąka, tam będziemy sobie też mogli pokopać. No co mogę więcej powiedzieć? Nic. Łopata do ręki i dasz dół. Hej, do pierwszego sygnału. I mamy pierwszy sygnał. Widać dobrze. Pierwszy sygnał mamy tutaj. Zobaczymy, co to jest. Ustawiam feninga jakiegoś. Płyciutko. A, feninga, chciałbym. No to niestety pierwszy sygnał brzydki. Dobrze. Oby następny był lepszy. Kolejny sygnał. I mamy tutaj plombę. Kurczę, spadła. Plomba, tak jak mówiłem, plomb jest tutaj naprawdę dużo. Wypad bez plomby na tym polu to jest wypad nieudany. Taka malutka plomba. Tutaj na tym polu trafiają nam się też również plomby aluminiowe. Może gdzieś tam kiedyś znajdę ją. Wygrzebię w tym całym złomie, co trzymię w domu. Niemiecka aluminiowa plomba i na niej widnieje Hakenkreuz. Ciekawe też. Nie widziałem jeszcze nigdy wcześniej takich. Dopiero tutaj na tym polu pierwszy raz takie plomby zobaczyłem. Niedużo my ich wykopali, ale oczywiście no nie są w zbyt dobrej kondycji, bo aluminium, jak wiecie, bardzo szybko się w ziemi ulatnia i w pewien sposób puchnie. Także może tam kiedyś rzucę jakieś zdjęcie. Dobra, do następnego dołka. Ale się coś ładnego trafiło, szklanego. Oczywiście wykrywaczem metali, nie? Na tym polu tutaj bardzo dużo jest ceramiki. Ja mam czasami jakiś kawałeczek ładniejszy, wezmę sobie i zostawiam w regale, niech tam ozdabia. Jakie coś. Wygląda jak te cukierki anyżowe. One są co prawda nie takiego koloru, ale białe, ale wzorek moim podobny. Jak tylko go zobaczyłem, to mi się tak skojarzył z tym. No to jest takie wklęstwo. Tak jakby to był może kiedyś jakiś listek albo coś, pewnie więcej tego, może tego tu więcej gdzieś leży. Jak będą leżeć, to sobie wezmę. Ładna rzecz. Jedziemy dalej. No i następna plomba. Nic tu nie widzę na niej.
Ja te nie, jednak coś widać. Tak, czekajcie. Oj, ale niestety, no już nieczytelne. Bardzo słabo. To jest zero i tyle. Nic więcej. Piękna się pogoda dzisiaj zrobiła. Miało być pochmurno. I ten. Padać miało nie padać, ale miało być pochmurno. I zimno. A ja to teraz tak w słońcu sobie stoję. Jednak jest cieplutko. Dobrze, że nie obrałem polara pod spód. Bo bym się tu zaraz ugotował. Okej. To jedziemy dalej. Do następnego dołka. No i następna plomba. Że tutaj dosłownie leci plomba za plombą. Czyli trzy plomby wykopałem w ciągu 10 minut. Tyle tego tu leży. Mam tutaj teraz taką większą plombę. I też tutaj sporo wyszło. O. Taka bycza. Dosyć spora. Kiedyś przejeżdżał tutaj konno taki starszy jegomość i tak z ciekawości zapytał, co tutaj robię, teterete, jak to zwykle z ciekawości, i pytał, czego szukam, nie, po co i tak dalej. Tak, całkiem sympatyczny gość. I dowiedziałem się od niego, że był tutaj kiedyś, nie wiem, może na całym tym polu, ogród klasztorny. I podejrzewam, że no, już nie wiem, czy tamte dwie wieże po prawej to jest klasztor, czy te dwie wieże po lewej to jest klasztor. No mniejsza. I podejrzewam, że musieli tutaj do tego ogrodu przywozić jakieś towary, bo najwięcej plomb i sreber, co ciekawe, wypadało tam, gdzie są te trzy budynki. I moje podejrzenia są takie, że być może w tamtym miejscu akurat przyjeżdżał towar, ktoś za to płacił, plomba była zrywana, był towar sprawdzany, jak to nikt już wtedy plombą się nie interesował, po prostu spadała na ziemię i przy okazji spadały też pieniążki, co nas tutaj bardzo interesuje. Najwięcej wpadło tutaj krajcarków, oczywiście z okolicznego, no z regionu tutaj, z Bayern, trochę z Hessen i z Baden-Württemberg. Bo dlaczego z tych trzech? Bo akurat tutaj w pobliżu łączą się wszystkie te trzy landy, te kraje związkowe. Jest taki kącik, tam jest nawet jakiś taki specjalny punkt oznaczony, taki turystyczny. No dobra, ale jedną z najciekawszych monet, jaką tu znalazłem, szkoda, bo akurat ona była zgięta w pół, była moneta srebrna, 20 soldi srebrna, ale to jest ze Sardenii. To był 1700 który rok, bodajże 1800 któryś rok. No takie monety tutaj w głąb Niemczech bym się nie spodziewał. Ciekawy jestem, co tutaj było, co tu się po prostu działo na tym polu. Pełno ceramiki, pełno plomb i naprawdę w porównaniu z innymi monetami, jakie tu wychodzą, to sreberek tu było naprawdę sporo. Co prawda nie były jakieś pokaźne, ale były. No, także naprawdę ciekawe miejsce. Dobra, nie przeciągam i idziemy do następnego dołka. No, fajny sygnał, pomyślałem, że zrobimy na żywo. I co tu jest? Chyba już
Chyba widzę, co to jest. O, medalik. Trafił się medalik. Ojeju, piękny. Szkoda, że taki zjedzony. Troszeczkę zjedzony. No, popatrzcie się, w końcu dzisiaj jakiś wanciur. I muszę wam powiedzieć, że jest to sreberko. Także dzisiaj mamy na razie petardę. W końcu. A ja mówiłem Natalii, czekaj. To jest chyba sreberko, bo schodzi patynka i wychodzi ciemne. Tak. Ja mówiłem, że tutaj jakiś musiał być jakiś ogród klasztorny, skoro takie rzeczy braciszkowie gubili. Masakra. Ale petarda. Muszę rękawiczki zdjąć. Moment. Wezmę troszkę wodą, wyczyszczę. Ja nie mogę. Make my day. Pięknie. Ale się cieszę. Jest petarda. Jest strzał dzisiaj. Na pewno to nie jest ani 100 lat temu, ani 200 lat temu. Już tu taki jeden w okolicy wyczepałem. Ze świętym Bernardem. Srebrny. Jeju. No piękny jesteś. Petarda. Po prostu petarda. No nie mówcie, że jeszcze dziurka w łóżku się zachowała, bo się chyba... Nie, już nic. Już nie ma z niej. Ale wszystko widać. Można odczytać. Będziemy identyfikować w domu. Jać. Petarda. Ale ojeju. No to mój drogi, lądujesz w pudełeczku. Super. Elegancko. Dobra. Nie ma co się obijać, jedziemy dalej. Słuchajcie, mam następny sygnał. Jest to albo coś aluminiowego, albo srebrnego. Jest to krążek. Nie, jest to zdecydowanie coś aluminiowego. I co to mamy? Czyżby to był też jakiś stary medalik kiedyś? Też coś tu widać na tym. Jak oczyszczę, to zaraz pokażę. Momencik. Ok, jestem z powrotem. Troszkę się od słońca obrócę, bo razi. Jest to 500 marek bodajże. Nie jestem w stanie całego nominału odczytać, w jakim razie widzę 2 zera. Nie, też nie jestem specjalnie jakiś kurde numizmatykiem. Z 1923 roku. 500 albo 300 marek. Obstawiałbym 300. Chociaż trochę dziwny byłby to nominał. No ale fajnie, takie jeszcze nie mam. W domu postaram się ją lepiej wyczyścić, oczywiście w żaden mechaniczny sposób, bo to się tylko źle kończy. Ok. To jedziemy dalej, do następnego sygnału. Ok, chyba mam drugie sreberko. To są właśnie te malutkie sreberka, co tutaj wypadają. To są właśnie one. Muszę to przeczyścić, poczekajcie chwilę. Fałszywy alarm, nie jest to sreberko, ale jest to jeden haler. One też takie cieniusieńkie wychodziły i to z reguły się zdarzają tylko destrukty albo jakieś wycierusy, także. Ale jest znajdka. Chociaż już nic na niej nie widać, to widać tutaj na środku leci haler, a u góry widać taką jedyneczkę. Typową dla halerka. Ok. Jedziemy dalej. Coś się tu działo, tutaj trzeba grzebać. Trzeba czochrać. Czochrać, jeszcze raz czochrać. Dobra, do następnego sygnałku. No kolejny dosyć zwariowany sygnał. Jest tak zwany podwójny. I już coś widzę w dołku.
Momencik, już podejmuję. Jest to, proszę Państwa, kolejny medalik. Jest to chyba kolejny medalik, albo jakaś broszka. Już momencik, tylko wezmę i oczyszczę. Już momencik. To nie zajmie długo. Kurczę, zacina się. Tak, była to jakaś przypinka z jakimś wzorkiem. Tu jeszcze jest agrawka. Tu jeszcze jest chyba agraweczka. Ale bardzo ciekawe, bo ma też uszko. Ciekawe. Ja się tak... O kurczę, tutaj jakiś kolorek wychodzi złoty. Czyli prawdopodobnie było to coś pięknego i do dodatku pozłoconego. Ho, ho, ho. No to chyba trafiłem na jakąś plamę. Tak mi się coś wydaje. No to fajnie, super. Super. Kolejny fant wyczochrany. Elegancko. Dobra. No to jedziemy dalej. I co to mamy? I to mamy, tak jak mówiłem, kolejna plomba. Także na tej się dzisiaj nie skończy. Moja zguba jest coraz bliżej mnie. Moja miłość. Moja żona. Będę się podejść tam do niej zapytać, czy coś wykopała. Ale nie chce mi się teraz. Jak się spotkamy, to będziemy pytać. Jej powiedziałem, jak masz coś dobrego, musisz podejść. Tak to nie ma sensu, takie nagrywanie. Dobra, bez zbędnego pitolenia, bo znów pitole. Jedziemy do następnego dołka. Ok, mam znów jakąś monetkę. Podstawiam aluminium. Chyba, że jest to coś... Chyba monetka, tak to wygląda. Jeśli już, to aluminiowa. Co to mamy? CCC. No nie wierzę. 5 kopiejek. Tutaj. Ale jaja. 5 kopiejek. No co za akcja. Takiej monety jeszcze nie znalazłem. Z tego względu, że nie kopię w Polsce. Mam 5 kopiejek. Ale jaja, no nie wierzę. Tutaj. Fajnie. No straszna, niesamowita niespodzianka. Piękny stan. Ruski się postarały. Że co tam ma? Pancia. Co tam masz dobrego? Pokaż. O kurcze. O kurde. Ale tylko to mi się udało znaleźć. Ale to musiało być niesamowite. Jakie to ma dziwne... To jest krzyż? Kurczę... Pieron wie, co to będzie. To trzeba będzie wrzucić na jakieś forum. I ten. No. Ktoś może widział podobne. Tutaj też coś widać od tej... O kurczę, od tej strony. Tak? No, też coś widać. Od tej strony. Tutaj coś wpiszę. To będzie może jeszcze się dało jakoś zidentyfikować. No, proszę. Coś jeszcze? Nie, tylko właśnie mam. Tylko to? No, chcesz wodę? Mam wodę. No, dobra. Dobra. Czyli pani medalistka, tylko tyle. Kolejny kawałek medala. Tym razem tylko kawałek. Ale nie da się oczyścić, nie wiem. Jak w domu to no, wodę. No. No, co? A ty co masz? Ja mam też fajne rzeczy, ale to już poza kamerą. Żeby nie było ten. Żeby nie sypały się brzydkie słowa. No. By nikt nie słyszał. Dobra, wyłączam kamerę. Pani Natalia coś znowu ma. Coś ładnego. Oczyściłaś już troszkę?
Oczyściłaś już troszkę? No chowaj, chowaj. O, ja coś podobnego znalazłem. Tylko nie tu, na tym polu tam niżej. Aha. Tam bliżej miasta. Może być, że to będzie. Wiesz co to mogło być? Tak. To jest, ja tak myślę, że albo to był tak jak mówisz guziczek, albo spinka do mankietu. A ładne to. To mogło być. Ładne takie. Ładne. Ładne, ładne. No chyba trafiliśmy na nieprzeszukaną część pola. No. Bo tutaj, tu nawet śmieci mam więcej w tym miejscu. Wiesz? Aha. Dobra, idziemy dalej. Jest kolejny guzik. Ej, no nie, no to już nie jest nic warte. Chyba, że dla szalonego archeologa. Dla mnie. Niewiele. Oczywiście ja takie rzeczy zostawiam. No, łóżko urwane. Golasek. Nic na nim nie ma. Dobra. Czyli jedziemy do następnego sygnału. No jest fenolek. Dzisiaj chyba pierwszy fenol. Pomijając tamtą dziesiątkę. W ładnym stanie. 1894. W tym samym dołku, co ten fenol leżał, leżało jeszcze coś takiego. Nie jestem w stanie tego odczytać. Ale to nie jest raczej nic po niemiecku. A obstawimy bardziej francuski. Jest tutaj rok wybity. 1880 coś. Jakiś medal to był. Widać tutaj szable i dwa muszkiety skrzyżowane. No i kolejny dołek, dosłownie metr od tego, co przed chwilką. I następny fenol. Cesarstwo. 1875. Pozdrawiamy rocznik 75. Tego nie tego stulecia. Następnego. Okej. Okay. Dobra, to do następnego, jedziemy dalej. Właśnie spadło takie pół klamry, nawet nie musiałem wyjmować z dołka. Po prostu bryłki się rozeszły i oczom ukazał się taki kawałeczek. Ładnie wygląda, chociaż szkoda, że nie cała. Następny dołek i następna plomba. Mówiłem, na tym polu to co chwilę wypadają plomby. Także pozdrowienia dla Mr. Lonego i dla jego plombowego pola. My mamy też plombowe pole. Jeszcze go nie odplombowaliśmy. Jeszcze jest zaplombowane. Tu tych plomb jest naprawdę masa. Ja też. Ja tak samo. No. Kolejna monetka. Pokaż. Poczekaj. Wszystko widać. Pięknie. Jeden heller. 1821. Druga strona. Czytelna. Jest herb, jest orzeł. Jest super. Bardzo fajnie. Gratki, takie znajdki tu nam trzeba właśnie. Coś no. Jeszcze ci wpadło? Nie. No. Dobra, my idziemy do auta coś zjeść, bo w brzuchu burczy. A potem nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy co dalej. Także do zobaczyska, albo po przerwie, albo następnym razem. Hej.